Witam, że myszki z tej strony trafią w kolejnym odcinku z Harzon 4 na aplikacji Kaiser Redux jako Kenyan Ugandis Free State. Ugandis, okej, okay. To trzeba zapamiętać. W ostatnim odcinku walczyliśmy z Guringią, czyli nie powiem o takim bardzo, bardzo złym państwem. A tutaj my nie możemy tego nic zrobić. No niestety czasami jak mamy to się psuje. Już naprawiliśmy. Okej, naprawione. Oczywiście rzecz biorąc, w tym odcinku powinniśmy już mieć możliwości atakowania innych, ponieważ musimy tylko przejść przez to całe drzewko. No to jest 56. No to wiadomo, 56 to trochę zajmuje. Więc oczywiście mamy tutaj, możemy wybrać, z kim będziemy chcieli pójść. Tylko w głównej mierze to miałoby sens, gdybyśmy byli, nie wiem, nie byli brytyjską kolonią i byli jacyś bardziej pro komuś. A tak naprawdę to w sumie my po prostu wykorzystujemy tubylców dla własnych korzyści i w sumie jesteśmy Brytyjczykami, więc chyba do Wielkiej Brytanii dołączymy. Tak naprawdę to, co nas definiuje, to pierwsza cecha, nie że jesteśmy Brytyjczykami. Ogólnie rzecz biorąc, bo czasami zapominam, a często tak jak piszecie komentarze, to piszecie na samym początku i na samym końcu serii, więc przypominam, że jeżeli chcecie jakąś serię zobaczyć, to chętnie poczytam wasze komentarze. Zawsze biorę pod uwagę to, dlatego że coś takiego, że wiecie, jest taki moment, kiedy po prostu mody nie wychodzą nowe. No i chcesz, żebyś po prostu coś fajnego nagrywał. Czasami te nowe rzeczy to też takie, wiecie, że ludzie nie są zbytnio aż tak bardzo nie chcą oglądać tych nowych rzeczy, więc czasami te rzeczy stare, takie odgrzewane kotlety, też są fajne. Oczywiście zawsze, jak to mówię, kiedy po prostu chcecie to napisać, to też pamiętajcie o tym, że mogę tego nie nagrać z tego powodu, że nawet jak sprawdzę, to się okaże, że seria, że państwo jest trochę popsute. No i wtedy trzeba trochę albo oszukiwać, albo w ogóle, więc czasami to jest coś takiego, że warto po prostu już nie nagrywać tego i powiedzieć sobie szczerze takie, dobra, no to innym razem. No czasami tak jest. Okej. Jej! Otworzyliśmy nowy uniwersytet. Wydaje mi się, że to, co za chwilę zrobimy, to może trochę nam zmyć uśmiech z twarzy, bo właśnie będziemy atakować uniwersytety. Wydaje mi się, że to było specjalnie tak zrobione. Okej. Tak naprawdę większość z tych gości, jakbym chciał ogarnąć, to zgaduję, że nie są prawdziwi, tylko że po prostu wymyślane są to. No, patrząc jak mój kolega, który tam pisał lore, bo się tym zajmuje, to szczerze czasami wymyśla partie, ale są prawdziwe osoby. Więc czasami jest na odwrót, a czasami jest tak, że są prawdziwe partie, ale nie ma osób do nich. Tak, na przykład nie ma zdjęć dobrych. Przy tym, jak mówię dobrych, to ja ostatnio robiłem portrety i nie powiem, z kilku pikseli czasami się nie da zrobić portretu, a czasami po prostu jest jakaś tam historyczna postać. Czasami to jest coś takiego, że po prostu można dać randomowy portret do prawdziwej postaci, tylko że wiecie, później coś takiego, że ktoś doda do tej postaci to, ktoś to zobaczy, uzna, że to jest prawdziwe, znajdzie oryginał i jakoś twarz obcego człowieka dacie do tej postaci i to może być problem. No. Czekajcie. Przykładem na przykład jest Jemen, ponieważ gościu nie miał totalnie robionych zdjęć
i to, co tutaj jest, to oni chyba wykorzystali AI, że z rysunku mu stworzyli, ale na przykład część osób korzysta ze zdjęć jego syna i na przykład jego syna robi. No wiecie, no to też jest coś takiego, że no, rodzina będzie podobna. Okay, jak to wygląda? Okej, okay. Wy się rozdzieliliście na wiele państw i dlatego przegracie, na to wygląda. No. Okej. Okay. Tak, czasami właśnie księstwa się rozchodzą na kilka i takie... okej. Okay. I później komuna jest strasznie mocna. O Jezu, co wyście zrobili? A bo jesteście z Azerbejdżanem. Azerbejdżan teraz zrobi typowo, że przejmie te terytoria i będzie to głupio wyglądało. Okej, okay, nacjonalistyczna Kenia. Wreszcie możemy pójść pod koniec. Okej, okay, dajcie mi tylko... Już? Okej, okay. I co? Co się stało? A, tak, tutaj to poszło, tylko czy byliście razem w wojnie? Ciekawe, czy Osmanowie to wyzwolą, bo w sumie mogą to wyzwalać. Okej. Coś się porobiło. Jesteście marionetką? Nie, nie jesteście. Wy nie jesteście marionetką tego kraju. Okej. Okay. Nie, nie chcemy docking rights od was, dlatego że macie pewne problemy własne. Okej, okay. Co tutaj możemy porobić, bo w głównym mierze tak naprawdę zbytnio nie mamy nic do roboty. Możemy ulepszyć karabin? Nie, nawet karabinu nie możemy ulepszyć. No właśnie, to jest coś takiego, że to strasznie, strasznie długo zajmuje. Jeszcze to jest coś takiego, że tutaj mamy event, który tak naprawdę nie ma sensu, ponieważ później tak musimy to zrobić manualnie. Więc... O, już jest druga wojna światowa. No. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda na to, że Rosja jest totalnie słaba. Oczywiście to trochę zajmie. Szczerze, że jakby to miało być takie realne, to byśmy musieli być z Niemcami, tylko że wiadomo, że Niemcy to tak słabo. Chociaż mogę zawsze zapisać grę. Bo to jest coś takiego, że zostaniemy marionetką, ale pytanie jest takie, czy to jest takie coś w stylu o, zostaniemy marionetką, ale nadal mamy tą samą ideologię, co raczej powinno być. Albo zostajemy marionetką i radź sobie. Okej. Okay. W ogóle ten defense minus 30 mi się nie podoba, po to. Nowy studenci, jej. Surrender limit puszczy. Ciekawe. Ciekawe, to mi się podoba. Nationalist influences. No, już mamy 300 tysięcy z 4 milionów. Plus jeszcze zobaczcie, ciągle to dochodzi. Więc w ogóle. Okej, ci wreszcie się jakoś zorganizowali. Ale my niedługo powinniśmy mieć te decyzje. Wiem, że zapewne moglibyśmy rozdawać medale. No nie wiem, bo z jednej strony moglibyśmy rozdać, z drugiej strony czy w ogóle jest sens rozdawania. Czasami sens, nie ma sensu rozdawania na odcinkach z tego względu, że to trochę zajmuje. Okej, okay, dostaliśmy to. Tutaj mamy o supply consumption. Zastanawiam się, czy tylko supply consumption. Ale to też się nie opłaca, ponieważ jest coś takiego, że jak to powiedzieć, efekty się nie nakładają. To jest pewien procent, który później przechodzi. Więc najlepiej rozdawać sobie różne medale. Ok, możemy dołączyć, możemy dostać War Goal'y, ok. War Goal możemy dostać. I jeszcze nam zostało to. I... Jest! O!
I zyskaliśmy terytorium. Dobra, no to zyskaliśmy terytorium. Dobra, pytanie jest takie, ile mamy? No, 14 minut. No to w sumie sporo. Dobra, w takim razie zaczynamy jednoczenie. Jako, że tam oddali nam terytoria, no to wiadomo, że możemy powoli sobie to teraz jednoczyć. Część oczywiście są z nami frakcji, ale tutaj zobaczymy, co się uda. Czasami jest takie coś, że naprawdę dużo tutaj możemy porobić. Szczerze powiem, to by mi się przydało realnie, bo my nic nie mamy. Coś tutaj możemy zdobyć, możemy o to mieć. Jak to wygląda? No, powoli dochodzą na granicę. Podoba mi się, że wszystkich krajów akurat w was nie możemy. W takim razie szybko pójdźmy na granicę z Bugandą. I co tam możemy robić? Wzywają nas wojny, ale że powiem, mamy własne wojny. Póki nie mamy własnych marionetek, to nie powinno być zbytnio problemu. Boju. Jak to wygląda? Mają crack unit. No, nasz atak jest dosyć mocny. My jedynie co musimy mieć to infantry equipment. Co nie powiem, właśnie nam się ulepszył. Ale może byśmy zainwestowali w pociągi i artylerię. To powinno nam się pokazać, kiedy już tam będziemy mogli, żeby zdać artylerię. Ale póki co, no, będziemy próbowali jak najszybciej tutaj rozwinąć nasze skrzydła. Dobra, dostaliśmy terytoria. To wiadomo, że będziemy mogli tutaj sobie trochę porobić. To, że Francuzi nam oddali terytoria, to mi się podoba. Tylko tak, czy to nas. Musimy po prostu popatrzeć, gdzie mamy claimy. No, mamy claimy na was. Dobra, trzeba pamiętać o tym, żeby tego nie przegapić, bo to. No, to nam znika. Kto was, co nas zapytało? To. Liberia. No serio? My tam nawet nie mamy żadnych dywizji. Nie możemy nawet nic wystawić tam. A, właśnie los. Możemy wezwać Francję. Francja. Wezwiemy was. Potrzebujemy was w tej wojnie właśnie, o tej. O, facet ma papierosy. No tak, no to my sobie poradzimy z tym. Niech tam jedni pójdą na tą prowincję. No jest połączone? To jest jezioro chyba. No tak, no. No, Afryka to jest kraj mikro, więc jak to wygląda. No, sami widzicie, dosłownie im zjadamy ekwipunek. Nawet nie jest coś takiego, że to jest przez organizację wygrywamy. Im zjadamy już siłę. Teraz jak robią Last Standa, to jest totalnie im zjada wszystko. Jak to wygląda? Straciliśmy 8 tysięcy, oni stracili 33. A pamiętajcie o tym, że mamy weakly manpower. Więc w trakcie tej wojny, no, nawet możemy więcej zdobyć. No i za chwilę będą jedną prowincją. To dopiero będzie śmieszne. No, samoloty może by się przydało poprodukować, szczerze powiem. To byłby ciekawy pomysł, żeby tam mieć samolotów. Dajcie mega agresywny.
Okej. Okay. Możecie zaatakować. Wiem, że przez rzekę, ale... To już trochę musimy polegać na tym. Okej. Okay. Wygląda na to, że Francuzi dosłownie... Dosłownie przejęli Liberię. Zostało im tylko kilka miast. Z punktami zwycięstwa. Więc jakby je przejęli, to by było koniec. Więc... Pytanie jest takie, Liberia to ma jako core, nie ma jako claim, więc... Więc to nawet nie jest żaden problem. What? Wait. Nie mówcie, że Niemcy padli już? Nie. Austria padła. Austria padła. Okej, okay. Pytanie jest takie, czy mamy jakiegoś claima na was? Nie, nie mamy. Okej, okay, Marker State. Damy im, dlatego że my nic nie zrobiliśmy w trakcie tej wojny. Ale za to w tej wojnie to my wszystko zrobiliśmy. Okej, okay, Buganda, bierzemy was. A mamy na was claima na dole? Znaczy claima Wargola? Mamy, okej. Okay. W takim razie zobaczmy, kiedy nam się kończy. A nie, to jest na claim, no to on się nigdy nie kończy. Okej, okay. Mamy już artylerię, więc możemy dodać do dywizji artylerię. I może dodamy sobie to. Trochę to nam zwiększy tutaj rzeczy, żebyśmy wykorzystywali, ale... Przecież my nadal się nazywamy Kenia Uganda. Coś chyba gra miała problemy. Właśnie się dziwiłem, że my nie zmieniliśmy nazwy po tym, jak się wyzwoliliśmy. Ciągle się nazywaliśmy Kenia Uganda. Okej, mamy dużo fabryk, więc możemy to wykorzystać, nie wiem, na przykład na artylerię. Chyba, że przez przypadek inną dywizję dałem? Nie, jest ta dywizja. Okej. Mamy gdzieś tutaj Manta, Nowa Middle Africa. British Middle Africa. No już kiedyś to robiłem, więc to nic nowego. Tylko inne państwo, które to robi. Więc... Możemy tutaj wysłać. U, idźcie na stolicę. Że powiem... Póki nie ma żadnych dywizji, to nie ma problemu. Bo czasami, wiecie, no naprodukują tutaj mnóstwo dywizji, a czasami to jest coś takiego, że niczego nie ma. I właśnie coś takiego. Szybko przechodzimy. Okej. Bo to są jako nasze claimy. To są claimy. Znaczy, dużego problemu nie mamy, bo jak sam mówiłem, że to jest coś takiego, że mamy tyle manpowera, że nie ma problemu. Później dostaniemy na to kory, no to zobaczycie, ile tutaj manpower dostaniemy za to. Wygląda na to, że większość dywizji już się ustawiła. No jak sam widzicie, tutaj czasami jest łatwo, a czasami po prostu jest forteca. Więc czasami to jest coś takiego, że trzeba się naprawdę trzymać. No nadal mamy nasze sterowce, więc... więc to tak bywa. No i tutaj mamy, jak sami widzicie, różnie. No ale jako, że tutaj mają mało prowincji, no to nie będą mieli gdzie się wycofywać. No i z łatwością ich pokonamy. No tutaj widzę, że słabo idzie, ale tutaj nie mają nic ciekawego, więc po pewnym czasie się nam uda. Okej, co tutaj możemy zrobić? O, to na pewno się przyda. Coś jeszcze? Nie. Okej, ale mamy tutaj wolne. Więc, tak jak mówiłem, samoloty chcemy porobić. I wykorzystamy to, że mamy dosyć dużo bonusów do nich. Okej, pokonaliśmy Burundi. Teraz w sumie utrzymujemy atak na ich stolicę, więc... W ogóle każda z ich prowincji ma jakąkolwiek victory point, więc... Nie powiem, to będzie szybkie. Okej, Sardynia padła. No tak, no jak pod brzusze zaatakowali, no to...
Ja powiem, trochę będzie łatwo. Z drugiej strony Rosja już dostała White Peace'a, więc przy tym to zapewne tak mnie zrobili, że po prostu marionetki wróciły swoje dywizje. Czekajcie, wait a second. O, masz się, serio. Serio, musimy do samego końca. Okej. Ciebie to nie chcę tego dostawać, ale teraz będziemy walczyć w... Nie wiem, więc może tego gościa damy. Jak walczymy w dżungli, to po prostu można sobie tutaj dać. To jest Plains, no to ten nie jest dżungla, ale normalnie to chyba powinno się zaliczać. To jest jako las. O, tutaj jest dżungla. Okej, to zgaduję, że to mam problem z definicją prowincji, bo... Ale mamy już wystarczająco dużo fabryk, żebyśmy mogli więcej budować ich. Jej. W takim razie wykorzystamy to i będziemy budować więcej fabryk cywilnych. Dobra, teraz to tak naprawdę my... Oni nie mają gdzie się wycofać, więc powoli będziemy się nimi zajmować. No. Mają plus do okopania się. Ale my w sumie... Nasze dywizje to w sumie w porównaniu do ich... Jest... Nie było, a piekła. Dobra. Pytanie jest takie... Kogo jeszcze możemy zaatakować? Możemy ich, tylko jest taki problem, że... Mają dużo. Tutaj mamy ją przez jezioro. Tutaj możemy tych zaatakować. Mhm. Okej. O, kiwu klik to dosyć dużo ma. Dobra, no to zaatakujemy kiwu klik. Mhm. Już w sumie wypowiedzieliśmy wojnę. Okej, wejdźcie tutaj. Nie będą trochę zajęci wchodzenie na nasze terytoria, kiedy my od tyłu wchodzimy już na to. No i przejęliśmy. Wiem, że to trochę takie chamskie, bo w sumie większość to oni zrobili. Ale wiecie, takie życie. Boom. I w takim razie zaatakujemy tych na dole. Mamy trochę sojuszników, ale aż tak bardzo nam nie są potrzebni. Jak mówią, to jest coś takiego, że jak weźmiemy sojusznika, to mamy problemy zawsze. Więc lepiej samemu atakować. Mhm. Ale jak sami widzicie, mamy już dużo, mamy milion manpowera. Nadal produkujemy jedną dywizję. Nie chcemy się zwiększyć, dlatego że nasza produkcja może być, to może się załamać. W międzyczasie niech produkują się nasze ciężarówki. Tutaj możemy sobie zmniejszyć. Jak się będą produkowały, to możemy sobie dodać o to. I to na pewno już spowoduje, że trochę będziemy musieli doprodukować tych rzeczy. Okej, jesteśmy. Wypowiadamy wojnę. I oczywiście oni tutaj będą mieli trochę więcej dywizji. Ponieważ Kongo jest takim miejscem, gdzie akurat się zazwyczaj produkuje mnóstwo dywizji, żeby ogarnąć te fronty, ale... Poradzimy sobie. No. W głównej mierze nie chce mi się atakować przez góry. Atakowanie przez góry nie jest najlepszym pomysłem. Tutaj oczywiście mają swoje kory. Widzę, że... O! Delhi jednak udało się pokonać. No to już prawie się zjednoczyło. Tutaj mają, że tak powiem, to się nazywa... Wiosna ludów w Arabii. Czekaj, jak to była arabska wiosna ludów. Więc nie jestem nigdy ciekawy. Okay, możemy tutaj w sumie wejść. Przejmać. Okej. Okay. Dziękujemy. Dobra. Teraz. Chciałbym to zrobić ładnie. O, nie mam nawet dywizji wystarczająco. A tak, bo tutaj będzie mikroprowincje. Jak mówię, tutaj jest mnóstwo tych prowincji, więc mogę mieć niewystarczająco. Sami zobaczycie. Tutaj będzie, że takie kilka dywizji, a tutaj co chwila jakaś dywizja będzie stała. Ale to wtedy atak na te duże prowincje to będzie znakomity.
Tutaj dalej rozwój afrykańskich samolotów kontynuujemy. No. Mamy dosyć dużo bonusów, więc fajnie. Oczywiście, że Infiltration, ponieważ nie mam dosłownie żadnego żadnego z tych. Okej, stoimy już na tym, atakujemy. I tak naprawdę to jest coś takiego, że AI nie dodaje się do frakcji. To jest fajne, bo nie będziemy musieli zbytnio wykorzystywać, znaczy walczyć na wielką kontynencie. Tak, walczymy tylko na tym kontynencie. Construction speed. Szczerze powiem, nadal to mi się podoba. My jesteśmy Afryką i to, że dostajemy bonusy za to, jak sami widzicie, teraz wykorzystują ten przejście, żeby szybciej się przenieść. Więc to jest ten taki plus bycia Afryką. Okej. Tutaj widzę, że są pewne problemy, ale no, szybko się sobie poradziliśmy z nimi. Okej. Dlaczego część mojej armii postanowiła, że zostawi ważną część tego? Wydaje mi się, że teraz się to okrążyło, bo to znaczy, że ja nic nie mogę zrobić, że to jest manualnie tego nie będę mógł zmienić. Okej, może sobie damy to. W sumie jaki problem? Znaczy, pies szczeka. Dobra, nie, na szczęście wiem z doświadczenia, że nie słychać. Dobra. Działa. To wszystko? W sumie tak. Dobra, zobaczymy, czy już preset działa. Preset. Zobaczmy. Działa. Okej. Boom. Pierwszy afrykański myśliwiec. To jest coś takiego, że w sumie dodali w Hoju możliwość licencji, tylko że totalnie zapominam o tym. I później to bardziej na multiki się tutaj. Okej, dawajcie samolot. Potrzebujemy was. 150, wow. Chciałem zdobyć w pewnym momencie. O kurde, niemiecki jakiś. Okej. Dawaj tu. Podłączymy ciebie tu, a was w sumie. Macie dosyć duży zasięg. Was tutaj wyślę. Dobra, ale ja już kończę. Na samym odcinku zapewne będzie już ostatni, bo powiedzmy sobie szczerze, no niewiele co nam zostało. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Bywaj trochę. No to. Cześć.